Witajcie, tutaj Kiperius, a oto kolejny odcinek z gry Civilization 5. Jesteśmy w tym momencie Polską. Jest rok 1550 naszej ery oraz tura 145. I zapraszam Was na oglądanie tego właśnie odcinka. Dzisiaj w odcinku zajmiemy się dalszym rozwojem naszego kraju, jak i dalszym rozwojem religii katolickiej, która jest główną religią w naszym państwie, jak pewnie się domyślacie. Technologia, którą odkrywamy, to astronomia. Zostało nam jeszcze 5 tur do jej odkrycia. Mam nadzieję, że zdążymy to na tym odcinku odkryć, bo jest to bardzo ciekawa technologia i bardzo przydatna. Nasza karawana, która wybudowana została w mieście Łodzi ze względu na to, że wybudowaliśmy tutaj Petrę, tutaj ona stoi, jak widzicie, zostanie rozwiązana, gdyż nie jest w stanie ona przejść do innego żadnego miasta, po drugie przynosi mniejsze zyski niż chociażby statki handlowe. Dobrze, teraz wybierzemy produkcję w Łodzi, a produkować w Łodzi będziemy zakład kamieniarski, który da nam zadowolenie, plus jeden do zadowolenia i plus jeden do produkcji, ale również każde źródło marmuru i kamienia w obrębie miasta daje plus jeden do produkcji też. No i mamy jedną kopalnię i jeden kamień, także za ten kamień dostaniemy na pewno jakieś profity za zakład kamieniarski. No i możemy nacisnąć następną turę. Ale jeszcze kusznicy przenieśli się do Warszawy i tu będą stacjonować. Następna tura. Dobrze, zaraz zobaczymy. Ci robotnicy nie mają co robić, bo jak widzę, wszystkie tereny okoliczne są raczej już wybudowane, dlatego po prostu przejdą na to pole. I znowu następna tura i kolejne lata, kolejny rok 1570, najprawdopodobniej teraz. No i wybudowaliśmy Angkor Wat. Co nam daje Angkor Wat? To jest oczywiście tu napisane, czyli koszt w kulturze i złocie podczas kupowania nowych pól jest mniejszy o 25% w każdym mieście. Jest to bardzo dobry budynek, który nam się na pewno przyda, a teraz wybudujemy Machu Picchu, które co robi, to się dowiemy, jak już wybudujemy dokładnie. No to po prostu zobaczymy, co nam dalej. Aha, jeszcze robotnicy, oni poczekają, bo nie mamy co. Nie mamy niczego, nie możemy budować w tym momencie, jak widzę. Nie mamy co budować. I w tym momencie następna tura. W Warszawie pojawił się wielki artysta. Zaraz zobaczymy. Nasz wielki artysta rzeczywiście jest, ale nie może stworzyć dzieła. Jest nim Peter Bruegel, chyba starszy, albo Bruegel. No to rozpocznie on nową, złotą erę. Dzięki czemu będziemy więcej zarabiać oraz będziemy mieli wyższe zadowolenie. No i następna tura. Bo w tym momencie... Nie, jeszcze nie w tym momencie, ale możemy wybudować w Krakowie jakiś budynek. Kraków skończył budowę. Skończył budowę tylko nie, z świątyni. To w tym momencie wybuduje koszary... Nie, wybuduje uniwersytet. Jako iż jest to miasto uniwersyteckie, znane z historii Polski, to wybuduje w tym momencie też uniwersytet, który da plus 33% do nauki i miejsca naukowców zwiększy o 2 punkty. No i plus 2 do nauki z pola, z pól z dżunglą eksploatowanych przez to miasto. Proszę bardzo. Dobrze, następna tura. Nowa jednostka z Belgradu, jak widzimy, nowa jednostka z Belgradu, ale zanim to dostaliśmy, odkryliśmy naszą pożądaną astronomię, jak widzicie. Ona pozwala nam budować karawele, które mają szybciej się poruszają od naszych trirem, ale oprócz tego mogą opuszczać i wypływać poza pola morskie i na oceaniczne pole, które jest tutaj. Możemy wybudować obserwatorium, które da nam plus 50% do nauki, ale jest tylko jeden wymóg, iż miasto musi być wybudowane w pobliżu gór. I daje nam dwie, jakby to powiedzieć, ulepszenia. Jest to szybszy ruch po zaokrętowaniu i pozwala zaokrętowanym jednostkom podróżować po oceanach. Czyli to jest to, co chcieliśmy. Z jak niewielkim zrozumieniem rządzi się światem. No i właśnie... Wstąpiliśmy w renesans. Tą jednostkę nie wykorzystamy, bo nie potrzebujemy tyle jednostek, więc ją po prostu usuniemy w tym momencie, a naszą triremę przerobimy na karawelę.
I również jeżeli się uda, to postaramy się zakupić, ale nie stać na nas na drugą triremę, także poczekamy na razie. No i zajmiemy się tymi sprawami. Wybierzemy budowę w Łodzi. W Łodzi wybudujemy cyrk, który da nam +2 do zadowolenia, ale jest taki wymóg, oj, że miasto musi być wybudowane przy jakimś złożu, złożu po prostu, musi mieć dostęp do usprawnionego źródła pozyskiwania koni lub kości słoniowej. Są tutaj konie, więc problemu nie ma. Następnie możemy jakąś technologię nową odkrywać. Nową technologią, którą będziemy odkrywać, będzie rycerstwo, bo to już jest najwyższy czas. Oprócz tego możemy wybrać darmowy ustrój społeczny lub zasadę ideologiczną. Zasad ideologicznych nie możemy na razie wybierać, dlatego wybierzemy ustrój społeczny, którym będzie dyplomacja kulturowa. Ilość surowców darowanych przez państwo miasta zwiększa się o 100%. Zadowolenie wynikające z darowanych artykułów luksusowych zwiększa się o 50%. Proszę bardzo. I to nam się bardzo podoba. Belgrad dał mi nową jednostkę, to już załatwiliśmy. Łódź ma teraz 5 obywateli oraz kolejne, że Benita to nowo zwerbowany szpieg. No i Benite ruszy do Warszawy, gdyż Warszawa ma największy potencjał, jeżeli chodzi o badania. A musimy bronić swoich badań. To jest bardzo ważne, żeby nas żaden przeciwnik, chociaż którego na razie nie znamy, nie wywęszył, że tak powiem, dość kolokwialnie, po prostu, żeby nam nie ukradł tych badań. Dobrze. Jak widzicie, tutaj powstaje Machu Picchu, a my naszymi robotnikami wyruszymy na złoże. Złoże to jest, nie, zaraz zobaczymy, a w ogóle to są ci, to oni niech się przeniosą, misjonarze. Tu wyruszą nasi robotnicy i wybudują drogę w tą stronę. Ci misjonarze niech po prostu stoją, no w tym momencie nie są w stanie mi niczym, w niczym pomóc. No i dobrze, następna tura. Następna tura nam przyniesie wybudowanie Machu Picchu. Proszę bardzo. Plus 25% złota z połączeń miast, także to jest dobra informacja. No i oczywiście miasto musi być zbudowane w odległości do 2 pól od gór znajdujących się na twoim terytorium. Jest, jest, wszystko się zgadza, także w Warszawie możemy teraz wybudować książęce stajnie. To jest unikalny budynek dla Polski, oczywiście. Plus 15% do produkcji i plus 15% punktów doświadczenia dla jednostek konnych. Każde eksploatowane przez miasto pastwisko zapewnia jej plus 1 do produkcji, plus 1 sztukę złota. Także to jest, wybudujemy nam książęce stajnie. A w tym czasie nasza karawela miała się nie ruszać, ale się ruszyła, więc zdamy jej eksplorację zautomatyzowaną, dzięki czemu będzie ona się niezależnie od nas poruszać po całej mapie i pozwoli nam na ostateczne odkrycie, czy ktoś na tej mapie istnieje. Następna tura. Machu Picchu dla Belgradu. Udało nam się zyskać przychylność Belgradu, który i wpływ w Belgradzie wzrósł o 40 punktów wpływu dzięki temu, że wybudowaliśmy Machu Picchu. Tak jak widzicie, teraz mamy 250 punktów na 60, aby być miastem sojuszniczym. Jeżeli chodzi o Rygę, mamy tych punktów 127 na 60, czyli nadal jesteśmy sojusznikami. Dobrze? Teraz tutaj, proszę bardzo, wybudujemy dalszą drogę. I wybierzemy w Łodzi budynek, który powstanie, a będą to mury, które zapewnią nam obronę tego miasta. Następnie w Warszawie powstanie budynek, a będzie tym koloseum, które zapewni nam +2 do zadowolenia. No i oczywiście zadowolenie, koloseum zwiększa +2 do zadowolenia cywilizacji, to jest tylko tyle. Oprócz tego przyjmiemy ustrój, którym będzie rozkwit sztuki. Albo nie, przepraszam, zanim przyjmiemy ustrój, to otworzymy nową gałąź, jaką jest racjonalizm, który zwiększa możliwości używania i generowania nauki. Także to się nam na pewno przyda. Dobrze, następna tura. Nasza karawela, jak widzicie, rozszerza nasz poziom, co widzimy, nasz horyzont w pewnym sensie. I w tym momencie myślę, że możemy wybudować kolejną jednostkę osadników, która wybuduje swoje miasto albo tu, albo tu. Zobaczymy jeszcze.
Ale teraz jeszcze następna tura. Religia założona dość późno, jak widzicie, nieznana cywilizacja założyła taoizm w jednym ze swoich miast. A w tym czasie my odkryliśmy jeszcze rycerstwo. Zapewnia on możliwość budowania rycerzy, budowania zamków, które zapewniają obronę i wytrzymałość, budowania cudu, jakim jest Alhambra, oraz pozwala na zawiązywanie sojuszy obronnych. Nasi osadnicy wyruszą w tym momencie, w ogóle najpierw robotnicy, tutaj ci robotnicy wyruszą na to pole dżungli. Nasi osadnicy mogą wybudować miasto, o tu już nie mogą nawet, tu mogą wybudować miasto, mogą gdzieś tutaj możemy stworzyć, albo polecane jeszcze jest tu. Dlatego my wyruszymy w to miejsce i tu właśnie wybudujemy nasze miasto. Nasi, w tym czasie nasi, tutaj wybudujemy to miasto, tak jak ten. Myślę, że będzie się na pewno to miejsce opłacać, a nasi robotnicy wyruszą tutaj, aby dokończyć budowę drogi. Dobrze, zaraz zobaczymy. Warszawa jest gotowa na nowy projekt budowlany, którym to projektem będzie Alhambra, właśnie, która zapewni nam +1 do kultury. Oprócz tego wszystkie nowo wyszkolone jednostki poza powietrznymi otrzymują awans musztra 1, co zwiększa ich siłę bojową w trakcie walki na trudnym terenie. Proszę bardzo. Dobrze, nasi misjonarze wyruszą w tym czasie tutaj, aby nawrócić to miasto, nowo powstałe miasto, które dopiero po się urodzi, na jedyną prawdziwą religię, jaką jest katolicyzm. Oprócz czego możemy znowu wybrać badania i naszym badaniem, które teraz odkryjemy, w sensie badaniem, na którym się zajmiemy, to będzie bankowość. No to już o tej cywilizacji, która założyła religię, mówiliśmy. Nasza karawela będzie odkrywać, ale tu widzę, aha, ci niech po prostu poczekają i następna tura. No i jak widzicie, odkryliśmy. Mecenas Wu Zetain chyba z Chin. Czy możesz nam coś pokazać, zaprezentować? Może przyjmiesz ambasadę? Mecenas się zgodziła, dzięki czemu odkryjemy ich stolicę. Ich stolicą jest Pekin i tam właśnie jest religia taoizm. My w tym momencie jeszcze w naszej Warszawie stworzymy kuter, który po prostu podpłynie na drugie pole w Zatoce Krabów i tam będzie wydobywać kraby, dzięki czemu będziemy mogli się z Chinami wymienić na miedź na kraby. Dobrze. W Łodzi możemy wybudować budynek, a tym budynkiem będzie biblioteka, która zapewni nam +1 do nauki za każdych 2 obywateli w mieście. Również możemy wybudować budynek w Krakowie, a tam wybudujemy koszary, aby po prostu zyskać +15 punktów doświadczenia dla wszystkich jednostek. Dobrze. I w tym momencie nasz statek towarowy już zakończył swoją trasę i możemy wybrać nową trasę, która będzie biegła do Rygi. W tym momencie do Rygi. Ci robotnicy nie mają co tworzyć, dlatego w tym miejscu nie wybudujemy farmy, a wybudujemy punkt handlowy. Ci robotnicy będą tworzyć drogę, która będzie biegła z nowego miasta, którym będzie Wrocław, mam nadzieję. Jest i Wrocław, tak jak widzicie. A nasi misjonarze, może nie misjonarze, źle zrobiłem, wystarczy nam ten wielki prorok, gdyż on jeszcze ma jedno tylko szerzenie wiary. Niech przeniesie wiarę katolicką na Wrocław. Dobrze. Misjonarzy, nasi misjonarze, czy oni mogą... Na razie niech stoją i nic się nie ruszają, bo jeszcze na razie misji, żadnej misji dla nich w tym momencie nie mam. Możemy również wybrać budynek, który powstanie w Wrocławiu i będzie to w tym momencie pomnik, który nam zapewni +2 do kultury, no i on zwiększa wydajność kulturową miasta. Następna tura. Czyli jak widzicie, nie jesteśmy sami na tym terenie i powoli odkrywamy nowe ziemie. Dobrze, w Warszawie powstał kuter, dzięki czemu może on wyruszyć na kraby i tutaj właśnie wybudować łódź rybacką, która zapewni nam +1 do żywności i +1 do złota. I dzięki temu możemy przejść do okna dyplomacji i do naszej chińskiej przedstawicielki i zaproponować jej wymianę miedzi na kraby. Zgodziła się, dzięki czemu my i oni zyskają troszeczkę do zadowolenia. Punktów zadowolenia.
Połączenie między Wrocławiem a twoją stolicą Warszawą zostało ustanowione. To bardzo dobra informacja. No i gorszą jest to, że nasza złota era dobiegła końca. Następna tura. Teraz nasza przedstawicielka chińska proponuje im taką zamianę, że my damy im otwarte granice, podczas gdy oni nam dadzą 4 jednostki koni na 25 tur. Jest to dla nas bardzo niedobra i niesprzyjająca nam jakby to powiedzieć, oferta, dlatego zamiast tych koni zaproponujemy im otwarte granice z ich strony. Zgodzili się, dzięki czemu mamy podwójnie otwarte granice. Ryga chce, aby zastraszono Belgrad. Jest to nie po naszej myśli, można powiedzieć, więc nie będziemy się zagłębiać w te żądania Rygi. Ale oprócz tego odkryliśmy nowe państwo miasto Ur, które znajduje się tutaj i które jest w bliskich kontaktach z państwem, w bliskim kontaktach z państwem pekińskim, czy bardziej państwem chińskim. Oprócz tego, to już mówiliśmy, Chiny ogłaszają światu, że Ur znajduje się pod ich ochroną. W tym momencie nie są ich sojusznikami, ale myślę, że mają o wiele wyższe stosunki z nimi niż my. No i nie zdążyliśmy budować Nie zdążyliśmy wybudować Alhambrę, gdyż wybudowały ją wcześniej Chiny. I dlatego w Warszawie w tym momencie, dzięki temu, że w sensie przez to, że nie wybudowaliśmy jej piersi, tylko Chiny ją wybudowali, zyskaliśmy trochę punktów i wszystko jest takie tanie. Dlatego wybudujemy w tym momencie uniwersytet. A nasza jednostka robotników będzie kończyła naszą drogę. Dobrze. Oprócz tego w Warszawie kupimy statek towarowy, który będzie popłynie do nowego miasta. No i w tym momencie pożegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku z gry Civilization lub z gry innej, każdej innej, która się pojawi. I teraz widzicie jeszcze tylko statystykę. Najbardziej syci ludzie świata tutaj w tej statystyce przegrywamy. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć.